Raz, dwa. Słyszycie mnie? Poproszę Iza trochę. Raz, dwa, trzy. Iza. I do muszę. Iza. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Okay. Tomek. Ja chcę ciebie olej. Więcej. Olej. Ciebie więcej. Raz, dwa. Słyszysz? Jest to naczelny VIP! Jest to naczelny VIP! Oczekujemy go i chciałbym, abyśmy przywitali go najlepiej jak się da, abyśmy przywitali go brawami. Proszę podążać za naszymi wskazówkami. Proszę, zapraszamy! To już zaraz, to już chwila. Przygotujcie się. Przygotujcie się, aby go powitać. To jest bardzo ważny gość na naszej imprezie. Sprowadziliśmy specjalnie z Persji unikalny dywan, aby król mógł przejść się po tym dywanie. To niesamowite. Nie wiem, czy są Państwo w ogóle świadomi tego. Nie wiem, czy Państwo są świadomi tego, jak wielkie jest to wydarzenie. Ale taki nie co dzień gości w takim mieście. Bijemy brawa. Oczekujmy na niego. Niech nie drżą Wam serca, niech nie drżą Wam ręce, kiedy będzie trzeba bić brawo. Ręce mi się pocą. Naprawdę czekamy w wielkim napięciu. Przygotować aparaty z fleszami, nawet tych, którzy są w stanie fotografować to wydarzenie, to niesamowite nadejście naszego króla, będziemy mogli zaprosić troszkę bliżej, aby lepiej zmieścił się w obiektywie. Szanowni Państwo, oczekujemy z niecierpliwością. Czyżby to wyszli pierwsi słuchacze koncertu? Czy Państwo są już po koncercie? Tak? Czy Państwo już widzieli, słyszeli koncert? Jak było? Bardzo fajnie. Jeszcze jedno słowo do mikrofonu może od Pani? Nie, Pani uciekła. O, spięcie.
Słuchajcie, to już niedługo, naprawdę. Spodziewamy się tu króla. Jesteśmy przygotowani, znamy nasze okrzyki, znamy... Przećwiczymy, dobra, uwaga! A teraz okrzyk z charakteru pogardliwych. Kto umie gwizdać? Pan tutaj świetnie sobie radzi. Możemy na mikrofonie prosić? Brawo! To był prawdziwy gwizd! Brawo! Ojejku, jejku, jejku! To już za chwilę. Spodziewamy się nie deszczu, tylko króla. Kolega przebiera z niecierpliwości nóżkami, my też to możemy zrobić. Nawet dymem przebiera nóżkami i jest niecierpliwiony, tak? Wielka niecierpliwość w naszych ciałach. Spodziewamy się króla, spodziewamy się króla, króla, króla. Kogo się spodziewamy? Króla! Kogo się spodziewamy? Króla! Kogo się spodziewamy? Króla! Naprawdę jest nie lada jakie wydarzenie. Każdy dywan chciałby, aby deptały go nogi król. Takiego króla! Naszego króla. Kogo się spodziewamy? Króla! Czy wiecie, kogo się spodziewamy? Hurra! Powiedz do mikrofonu. Króla! Kogo? Króla! Króla! Tak, czekamy. Dobrze. Dobrze. Widzę, że już nawet najmłodsi wiedzą, z czym to się je. Proszę Państwa, cóż za wydarzenie? To jest naprawdę niebywałe. To jest niesamowite. W naszym mieście, w Suwałkach. Kto jak kto, ten to rządzi. Na cześć króla, hip hip! Kiedy publiczność zacznie już opuszczać salę koncertową, naprawdę... Widzę kolejnych naprawdę? Ludzi wychodzących z wielkiej sali koncertowej. Czy to oni? Tak, tak, tak. To oni. Czy tutaj. Jest między nimi król? Czy widzicie kogoś w koronie? Czy widzicie kogoś w gronostajach? Nie, nie, nie. Na pewno po... Super. Dziękujemy, dziękujemy. Tak. Jak się panu koncert podobał, proszę pana? Cudowne. A pani? Też tak samo. Dziękujemy. Kul. Wielkie brawa za odwagę. Jak podobał się pani koncert? Osób, które wzięły udział. Jak podobał się koncert? Świetny. Wspaniale, widzimy, że odpowiedzi na to pytanie są jednoznaczne. To znaczy, że to wydarzenie było wydarzeniem absolutnie wagi i rangi najwyższej. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. A kto cię stracił? Czekamy, ja widzę, że ten tłum gęstnieje, Czy to pan jest... Nie, czy na pewno. Koronę? Nie, no on się podszywa. Czy pani jest królową? Jeśli trzeba, mogę być. Wielkie brawa dla tej pani! Brawo! Mamy kandydatkę na żonę dla króla. Wspaniale. Może przepraszam, czy mogę zadać pytanie? Proszę bardzo. Tak. Trzech. Trzech. Z naszej wiedzy wynika, że jest jeden prawowity król. Czy na pewno widział pan trzech? Tak. To chyba w Betlejem, proszę pana. Takie informacje. Cuda, dziękuję to bardzo. Tylko w Betlejem. Byli w Betlejem. Byli w Betlejem. Słuchajcie, spodziewam się zatem jednego króla czy trzech króli. Przepraszam panią, przepraszam najmocniej. Czy aura pogodowa przychodzi na Boże Narodzenie? Jak podobał się pani koncert? A dziękuję panu bardzo, że akurat pan mnie zapytał. Chcę panu powiedzieć, że ten kolor sali jest identyczny jak kolor moich włosów. A proszę pana...
pana, jeszcze chcę panu powiedzieć, że ja jestem bardzo wielką wielbicielką pana Stańko. Ja zawsze bywam na każdym koncercie w całej Polsce. Po prostu rewelacyjnie. Super, wspaniale. Bardzo dziękujemy za tą cudną relację. A na ostatnim koncercie gdzie pani była? W jakim wielkim mieście Polski? W Białymstoku. Brawo, dziękujemy bardzo, dziękujemy. Czy pani powie nam o wrażeniach swoich z koncertu? Szanowna publiczności! Ale niestety byłam rozczarowana. Nie! Kto to jest? To nie jest nasz koncert! Proszę zejść z dywanu, zaraz będzie wychodził król! Prawdziwy król! Proszę opuścić ten dywan! Do Betlejem! Razem! Już! Tam! Proszę! Czekamy na króla. Ja wiem, że król po prostu jest na sali. Że król już powoli wychodzi. Wypatrujcie go między tymi zacnymi głowami! Przygotujmy się, która z nich jest idealna do noszenia korony nań! Ta chwila jest już naprawdę, naprawdę bliska. Naprawdę, naprawdę, naprawdę bliska. Ja to czuję po prostu przez skórę. Ja królów zapowiadam nie od dziś, proszę państwa. Ten tylko się dowie, kto się straszy. Ale przygotujmy się. Czekamy. Czekamy. Stale czekamy. Ja wiem po prostu... Wiem, że król jest. Oczywiście ten głos, że było tutaj trzęsa tych panów, którzy się poczuwali, nie, to był jakiś fałsz. Natomiast ja jestem właściwy król. Jestem właściwy król. Po prostu ktoś go przeoczył. Jestem tutaj. Gdzie on jest? Czekamy. Stale czekamy. Proszę państwa, naprawdę nie wolno nam tego zlekceważyć. Proszę państwa, proszę przygotować się tutaj z aparatami. Ja bym poprosił taki kordon ludzi z aparatami, bo naprawdę za chwilę wiem, jestem przekonany i pewien, że zaraz pojawi się król. Nie możemy uronić tego wydarzenia, naprawdę. Te aparaty po prostu muszą to zarejestrować. Czy transparenty są gotowe? Tak! Czy państwo znają okrzyki wiwatu? Czy państwo wiedzą, jak wygląda aplauz? Powiewa na wietrze hasło. O, co jest napisane na waszym prawie? Jest! Idzie! 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 Nie! Żyje król! Nie! 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 Żyje król! 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 To nie jest realne, żeby tego było po prostu. Nie! Można fotografować to wydarzenie. To jest niesamowite. Oto on! Wielkie brawa! Brawa! Wiwat! Wiwat król! Brawo! Wiecie, brawo! Nie żałujcie rąk! Nie żałujcie rąk! Oto on!
Starego Suwalskiego Ośrodka Kultury. Czyżby to on był jego fundatorem? Bije się w pierś i pokazuje na budynek. Tak, to jest moc, to jest siła naszego króla Ika! Król Ik pragnie przemówić do swoich poddanych. Królowie ci podtrzymani chcieliby złożyć zdanie. Poprosimy przecięcie, teraz nastąpi przecięcie wstęgi. Teraz jest otwarcie, uroczyste otwarcie wernisażu sztuki współczesnej, proszę Państwa. To jest naprawdę coś wspaniałego. Prosimy o miejsce. Proszę, król właśnie. Niech każdy z Państwa zrobi jeszcze krok do tyłu. Jeszcze krok do tyłu. Prosimy. Król przednie wstępnie. Galeria znajduje się dokładnie w tamtym kierunku, który pokazuje. Dokładnie w tamtym kierunku, który pokazuje. Prosimy jeszcze krok do tyłu. Dziękuję. Nastąpi teraz uroczyste przecięcie wstęgi, otwarcie galerii sztuki współczesnej. Brawo! Szanowny króliku. Brawo! Ale proszę Państwa, co to za rzecz? Hej, hej! Teraz królowie dają dary. Królowie składają hołd naszemu królowi. Prosimy o wręczenie darów, którzy się przynieśli. Król przecina wstęgę. Następuje uroczyste otwarcie wernisażu sztuk współczesnej. Uwaga, ta chwila się zbliża! Król zamierza się z ostrym sztyletem! Ale cóż to? Uderza? Królowie, mamy nożyczki! Są nic nie pomóc. Ja zawsze mam nożyczki, ja zawsze mam ze sobą nożyczki. Tak, to jest sobie imię. Proszę panią. Teraz poprosimy, król właśnie teraz przeczyna wstęgę tymi oto nożyczkami do paznokci. Wielkie brawa dla tej pani, która na ciebie. I maści od samotności i Polikarpa kość. Hej, panowie, paniusie, kupcie ode mnie cokolwiek. Z febry od rana drże ocet siedmiu złodziei i babiloński kleik i pudr de pirlim pim pim. Fanfary! 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 Maestro muzyka! Proszę o przejście tutaj, proszę.
królowi światło. Szanowni Państwo, tutaj w kierunku, w którym pokazuję, powinno się pojawić ogromne przejście, ponieważ stamtąd nadejdzie światło. Prosimy o cofnięcie się. Królik potrzebuje światła! Światła dla króla Ika! Oświetlcie tę monarszą twarz! Zróbcie miejsce dla króla Ika! Proszę krok do tyłu jeszcze! Centrum wydarzeń jest tutaj, gdzie jest królik. Zapraszamy! Zapraszamy! Wciąż mało światła. Jedna taka pochodnia to za mało dla króla Ika. Król Ik chce więcej światła! Więcej światła! Światło! Więcej światła! Więcej światła! Jeszcze więcej światła, prosimy. Na rozkaz króla Ika. Niech światło nie znika! I muzyka! Na rozkaz króla Ika! Yeah.
Maciu! Nadieża! Jesteś wspaniała artysta! Przejście! Możemy o przejście, bo Nadieża wspaniała artysta! Kolejny człowiek, który chciałby pokazać swoje umiejętności naszemu królowi. Nasz król jest szczodrobliwy! Nasz król z chęcią przyjmie wspaniałego artystę, który chciałby pokazać mu, co potrafi, gdzie on jest. Czyżby... Nie ma żadnego artysty! Powinien nadjechać. Czyżby też go przestraszył? Nie! Jest! Jest! Jedzie! Jedzie! To on! Oto on! Zróbcie na jego przejście! Zróbcie na jego miejsce! Niech się wjedzie i pokaże, co ma do pokazania! Wielkie brawa! Dla królika! Ona tu jest
Kończy się ta bajka. Nie ma króla. Co robić? Jak żyć? Zostańmy z tym pytaniem.